Uszkodzona droga, brak placu zabaw czy zaniedbana świetlica. Rzeczywistość wokół nas można skutecznie zmieniać z pomocą lokalnych inicjatyw. Wspólnie z Fundacją Batorego mieszkańcy Żukowa pracują nad specjalną uchwałą, która ściśle określi tryb i kryteria realizacji takich oddolnych projektów. Na początku mają być one realizowane na terenie żukowskich sołectw. Od lat monitorowali choćby w tej sprawie u ministra kultury, a także w wielu innych instytucjach, bez skutku. Ale mieszkańcy Chwaszczyna wreszcie uwierzyli, że ten pomnik uda się uratować od zniszczenia, dzięki uchwale o inicjatywie lokalnej. Myślę, że to jest jakieś zielone światełko do tego, aby pójść do przodu. To urokliwe jeziorko leży na granicy dwóch sołectw i dwóch różnych gmin, ale z jego walorów korzysta także niemała część mieszkańców gdańskiej dzielnicy Osowa. Mieszkańcy Chwaszczyna mają metropolitalną ambicję, aby właśnie za sprawą nowej uchwały uporządkować tutejszą plażę. Równocześnie zaczęły dziać się te dwie inicjatywy, ale my jako mieszkańcy tutaj tej dzielnicy, tu na tej plaży chcemy zorganizować, zagospodarować ten teren, żebyśmy mieli gdzie się spotykać i spędzać czas. Pomysł uchwalenia specjalnego dokumentu bardzo spodobał się żukowskim samorządowcom, ale budzi on także coraz większe zainteresowanie innych pomorskich gmin. Mieszkańcy przychodzą, chcą zrobić coś fajnego i gminy mają często problem z tym, żeby w jakiś sposób wesprzeć inicjatywy, powiaty też. Burmistrz Żukowa zaprosił do siebie ekspertów z Fundacji Batorego, a także ludzi działających w organizacjach pożytku publicznego. Chce, aby uchwała jak najszybciej weszła w życie. Dodaje, że z pełną odpowiedzialnością wypuszcza ze swych rąk część realnej władzy. Nie o tą władzę chodzi. Chodzi o to, żebym włączył społeczeństwo do współrządzenia. Przed rokiem chwaszczyńskie sołectwo wraz z Urzędem Żukowskim zostało nominowane przez prezydenta Komorowskiego do nagrody Super Samorząd, a wszystko to przy niemałym wsparciu Fundacji Batorego. Pod hasłem Masz głos, masz wybór. Akcja Masz głos, masz wybór, którą prowadzi Fundacja Batorego już od 10 lat, wspiera mieszkańców w tym, żeby jako równorzędny partner współpracowali skutecznie z władzami samorządowymi. I tutaj mamy już naprawdę bardzo dużo przykładów tego, jak mieszkańcy mogą się angażować bardzo skutecznie, jak zmieniać swoje lokalne społeczności. Oddolne inicjatywy stają się w pomorskich gminach coraz popularniejsze, a najbliższy z brzegu przykład to wprowadzony w Sopocie budżet obywatelski.